Czy to może być najważniejszy mecz jesieni dla Korony Kielce, ten w środę z Zagłębiem? Ob das unser wichtigstes Spiel im Herbst am Mittwoch wird. Ja, das ist bestimmt mit einer unserer wichtigsten Spiele, was jetzt am Mittwoch kommt. Tak, będzie to jeden z najważniejszych teraz w jesieni. Czy w związku z tym trener chce postawić na taki skład typowo ligowy, czy troszkę dać szansę jednak piłkarzom, którzy gdzieś tam czekają na te swoje okazje? Ob wir überlegen, die gleiche Elf in der Liga auflaufen zu lassen oder ob wir neuen Spielern eine Chance geben wollen? Wie immer, ist schwer zu beantworten. Ich schaue mir jetzt die zwei Trainingstage an, die wir bis Mittwoch haben. Und ich muss auch noch schauen, wir haben den einen oder anderen, der ein bisschen Wehwehchen hat. Und dann werden wir entscheiden, was wir machen. Ciężko odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie. Będziemy się patrzyli na następne dwa treningi jeszcze jutro i dzisiaj. Też mamy paru piłkarzy, co mają mały uraz. Zobaczymy, jak z nimi jeszcze będzie wyglądało. Czy ktoś dołączył do grona kontuzjowanych po meczu z Legią, czy ta czwórka, która nie była, jest jakby jedyną, której zabraknie? Ob jemand zurückgekehrt ist von den vier, die gegen Legia gefehlt haben? Von den vier Verletzten? Nein. Po meczu z Lechią, tym wygranym 5-0, trener mówił, że ważne, żeby gdzieś tam piłkarze sprowadzić szybko na ziemię. Czy po takim wygranej 3-2 nad mistrzem Polski też to jest ważne, żeby gdzieś tam na ziemię z tych obłoków sprowadzić? Wir haben erzählt, dass nach unserem 5-0 Sieg in Danzig wir die Spieler haben ein bisschen runterholen müssen, wieder auf die Erde, ob das jetzt wieder auch der Fall ist nach dem Spiel gegen Warschau. Oh, ich glaube nicht, weil wenn die Spieler nicht wissen, was das für ein wichtiges Spiel ist am Mittwoch, dann sind sie nicht Profi genug. Tym razem nie sądzimy tak, ponieważ bo jak piłkarze nie będą wiedzieli, jaki to jest ważny mecz teraz w środę, no to wtedy praktycznie nie są profesjonaliści. Ich habe Ihnen ja schon vor dem Warschauer Spiel gesagt, dass das sicherlich nicht das wichtigste Spiel ist, weil Warschau, wie ich schon auch hier in der Presse gesagt habe, das ist ein Spiel von 37. Aber Pokal, das kann das letzte Spiel sein, ja, wenn man schlecht spielt, aber es kann auch dann ein Halbfinale sein. Mówi, że mówiliśmy już zawodnikom przed meczem z Warszawą, że to jest tylko jeden mecz z 37, a teraz w środę z Lubinem to może być i nawet nasz ostatni mecz, ale to też może być mecz przed półfinałem, więc rozmawialiśmy na ten temat już z zawodnikami. Właśnie. Ty, trenerze, czy ta sytuacja, znaczy te przecieki, które dochodzą z Lubina, że może być zmieniony trener, to coś to zmienia w waszych przygotowaniach, czy to może być trudność, czy nie? Er spricht die Gerüchte an, die aus Lubin kommen, die den Trainerwechsel betreffen. Ob das unsere Arbeit erschwert oder was das für einen Einfluss auf unsere Arbeit hat. Ja gut, es ist es klar, wenn da was passiert und was Neues kommt, dann kann auch passieren, dass neue Ideen kommen. Das ist für uns dann sicherlich nicht leichter und nicht schwieriger ist, aber ein bisschen komplizierter. Zawsze z nowym trenerem, jakby to naprawdę była prawda, przychodzą nowe pomysły do gry przeciwnika albo zespołu. To nie robi dla nas łatwiejszą albo trudniejszą pracę, ale na pewno wtedy to jest trochę bardziej skomplikowane. Wobei, ich weiß nicht, warum so viele Gerüchte jetzt aufkommen, dass Lubin den Trainer wechseln will. Ich denke, dieser Trainer hat gezeigt, dass er mit Lubin gute Arbeit gemacht hat. Und in der Saison kommt immer eine Phase, wo es mal nicht so läuft. Und ich sage immer wieder, da müssen sich die Vereine schon auch überlegen, ob das immer so auf die Schnelle sinnvoll ist, ja, so einen Trainerwechsel zu machen. Weil ich bin überzeugt, dass das ein guter Trainer ist, der diese Mannschaft auch wieder nach vorne bringen kann. My się dziwimy, skąd takie plotki, takie informacje się biorą, bo twierdzimy, że to jest bardzo dobry ten trener na ten zespół. Potwierdził już nieraz, że potrafi zespołem dobrze pracować.
I że jest tak się może zdarzyć, że w sezonie jest okres taki trudniejszy i z tego okresu na pewno też znowu by wyszedł. Więc trochę się dziwimy, że w ogóle takie informacje są. To taka pewnie trochę niecodzienna sytuacja, bo w trakcie 4 miesięcy po raz, to jest 4 mecz z Zagłębiem Lubin, tak? 2 w pucharze, 2 w lidze. Czy trenerowi jest trudniej to analizować, gdzieś tam jakieś nowe wnioski drużynie przekazywać, czy po prostu już tak dobrze gra, zna Zagłębie, że tylko się wychodzi i gra na taki mecz? Man spricht das Thema an, dass wir jetzt zum vierten Mal bereits in der Saison gegen Lubin spielen, dass wir den Gegner ja eigentlich schon gut kennen. Ob da jetzt irgendwas Neues noch in die Analyse einfließt. Andererseits kennt uns der Gegner auch gut. Ja, po drugiej stronie trzeba też powiedzieć, że też Lubin zna nas bardzo dobrze. Also von daher ist es ziemlich ausgeglichen für uns und für Lubin. Ja, ich denke, klar, man kennt die Mannschaft, die kennen uns, wir kennen sie. Da wird es keine großen Überraschungen geben. Ja, tak samo Lubin zna nas, myślimy, że to jest wyrównane. Wyrównane. Myślimy, że nie będzie tutaj żadnych wyjątkowych niespodzianek. Też zapytam jeszcze o bramkę, czy Alomerowicz tak jak w tym pierwszym meczu zamiast Maćka Gostumskiego. Okay. A czy przewidziany jest do składu Łukasz Kosakiewicz, bo on tak mniej grał, no ale to co zagrał z Legią, to można powiedzieć, że pokazał, że może być jednym z najlepszych prawych obrońców w Polsce. Er spricht Kosakiewicz an, ob er spielen wird, weil er gegen Legia Warschau wieder gezeigt hat, was er drauf hat und vielleicht kann er einer der besten Rechtsverteidiger in der polnischen Liga werden. Oh, das kann ich jetzt schwer sagen, ob er jetzt der beste polnische Rechtsverteidiger wird. Muss man abwarten. Er hat ein gutes Spiel gemacht, er hat sehr viel Kraft liegen gelassen. Ja, man hat gesehen zum Schluss, dass er richtig gepumpt hat. Daher muss man jetzt mal abwarten. No, musimy odczekać sytuację, ponieważ Łukasz zagrał dobry mecz, potwierdzamy to, ale też dużo siły go ten mecz kosztował. Czy jest jeden z najlepszych, albo może być jeden z najlepszych prawych obrońców w polskiej lidze, to ciężko na tą chwilę odpowiedzieć. To zapytam jeszcze, czy rozmawiał pan z Adamem Nawałką i czy coś pan zdradzi, czy ktoś się podobał, czy się nie podobał w tym meczu z Legią? Ja, ob du mit Adam Nawałka gesprochen hast und ob du hier den Reporter ein bisschen verraten kannst, worum es ging. Nein, wir haben uns ganz normal unterhalten, ein bisschen über das Spiel und über die Situation, aber da war jetzt nichts Großartiges, wo man jetzt weitergeben kann. Rozmawialiśmy z Nawałką, ale nie było żadnych tajemnic, okay, albo coś do zdradzenia. Rozmawialiśmy o meczu, o zwykłych rzeczach. Zbigniew Boniek nieraz się fajnie wypowiadał o grze, o postawie Korony. W środę obejrzy mecz w Kielcach na żywo. Jakby trener ocenił twoje relacje ze Zbigniewem Bonikiem? Czy miał okazję parę razy dłużej porozmawiać? Am Mittwoch kommt der Boniek nach Kielce. Wie euer Verhältnis ist, ob ihr da miteinander sprechen werdet oder ob man sich sehen wird? Ich weiß nicht, ob es die Situation ja gibt. Vor dem Spiel kann ich es mir nicht vorstellen, weil da sind wir ja hochkonzentriert aufs Spiel. Und nach dem Spiel werden wir sehen, wenn die Zeit da ist, der Herr Boniek. Der spricht gerne Italienisch, damit er das nicht vergisst. Und ich denke, er nimmt mich immer als Partner, damit er auch ein bisschen Italienisch sprechen kann. Przed meczem na pewno tego, albo to się nie wydarzy, bo przed meczem jesteśmy skoncentrowani na mecz, ale po meczu może tak się wydarzyć, bo niektórzy bardzo lubi mówić po włosku, sądzi, że bierze go jako partner, żeby po włosku trochę porozmawiać. Bin halt Sparingspartner für Italienisch. To jest. Okay. No. Danke. Dziękujemy.